Dzień dobry, witam w kurniku Kazika. Kaziu robi kolejny kurniczek, tym razem jakiś taki mniejszy, malutki. Albo będzie to kurniczek dla pisklaczków, albo dla kwoki z pisklaczkami, jeszcze nie wiem. Ale jak widzicie, robota wre, kurki się pasą, kurniczki się wietrzą, drineczki się chłodzą. Także już etap jest dość zaawansowany. Taki mały kurnik to bardzo szybko się robi. Pozostało mi jeszcze zrobienie dachu, niektórych elementów, takich jak wejście, okienko, wyjście dla kur. Ten kurnik będzie kurnikiem mobilnym. Będzie to kurnik ze swoim własnym wybiegiem, takim niedużym wybiegiem, ale tutaj z tej strony dach będzie opadał mniej więcej do tamtego miejsca i to wszystko tutaj będzie zagrodzone siatką. Tutaj te przestrzenie pod kurnikiem, które w tej chwili pokazuję, również będą ogrodzone siatką, tak aby kurki, kiedy wyjdą, mogły sobie w każdej chwili pospacerować po trawie. Najprawdopodobniej ten kurnik będzie wędrował sobie tam po tamtym terenie, gdzie rośnie taka bujna, piękna trawa. Myślę, że jak lato przyjdzie, to będzie tutaj piękna, dzika łąka. Także nie koszę tego terenu w ogóle, właśnie z myślą o tym, żeby wyrosły tam łąkowe polne kwiaty. No tak na marginesie o tym kurniku. Pewnie wkrótce pokażę go, jak będzie gotowy. A tymczasem zobaczmy, co porabia i co tu się dzieje w ogóle w kurnikach. Wczoraj kwoka wyszła z kurczakami, z kurczaczkami z kurnika. Zamelinowała się w tamtych tujach, w tamtych krzakach. Musiałem ją ściągać na siłę do kurnika. Ale dzisiaj już siedzi sobie grzecznie z pisklaczkami. Tutaj zobaczcie, jak ma przytulnie. Zmieniłem tutaj, wymieniłem tą słomę, jednak dałem siano. Jest tutaj teraz bardzo przyjemny zapach. Jak one buszują tam u niej. Tam u niej w upierzeniu. Natomiast w kolejnym kurniku, na kolejnym wybiegu, tutaj trochę niepokój. Przybyło kur. Co prawda one się znają się z zapłotu. I to właśnie, tylko to ratuje sytuację, bo w przeciwnym wypadku toczyłyby się tu zacięte walki. A w tej chwili są tylko, można powiedzieć, drobne nieporozumienia. Zebrałem dzisiaj 5 kur. Jest tutaj w sumie 6 niosek. A więc, co ja powiedziałem, że zebrałem 5 kur? Wróć. Zebrałem dzisiaj 5 jaj. Jest tutaj 5 niosek, 6 niosek, więc od 6 niosek 5 jaj. Myślę, że jest to całkiem niezły wynik. Bolek już tylko czeka, aż kwoka przestanie odchowywać pisklęta. Będzie to dla niego super partnerka, bo niestety tutaj na zielononóżki i na rosę nie jest w stanie wskoczyć. Za wysokie progi na bolkowe nogi. Czekam jeszcze, kiedy czarna silka zacznie znosić jajka. Myślę, że to już czas najwyższy, ale silki dość późno zaczynają się nieść. Stachu tutaj pilnuje porządku, Joanna poluje na dziewczynki, a Kaziu poluje na drineczki. Za chwilę przyjdzie kolejny drineczek, a póki co zadowolić się trzeba tym, co jest. A w tym materiale, krótkim materiale, ale lepszy krótki niż żaden, to już wszystko. Mówił do Was Kazik, teraz idę dawać w gazik, a my widzimy się w kolejnym odcinku.